Tak. Jako si půjdeme zjistit něco o té Yennefer. Kde pak jí máme holčinu u šatou. A jsme vlastně, abych to ukázal. Jo, už mám druhý level, jo. Tady. Už mám druhý level, protože jsem tady asi dva. Kurva Geralt, to je. Ty schody tyhle ty. Už jsem tam proběh asi dva otazníky. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko, Nordlingu, tu się nie zgaduje. Do wieży! Hned, pánové, jen chci tady... Zasko... Oklo. Tak. Tady by něco mohlo být. Mečí, pak. Orény. A tam už nedoskočil. Škoda. Tak, 3, 2. Dvakrát jsem to skočil a jednou jsem padl dolů. Ty vole, jak to Geralt rozrazil tou hlavou, ne? No a rovno si tady uděláme i vyrobíme ten meč. Tak, a ještě se opravíme. Hasło. Neznám žádného hasła. I tak tu sobě po prostu chodíte? Ciekawe po co? Cesarské miecze liczyć? V armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Pokaż mi swój towar. Tak, mi ukaż swój towar. Jo, a dostal jsem już i drugi smaragdowy praszek. Mam lepszy. Bo ty nie mam lepszy. To ti taky prodá, to taky nepotřebuji. Jasně, obě dvě. Co bys mohl mít, co by se mně mohlo hodit? Já nemáš nic, ale co by se mně mohlo hodit? Co tohle to je? Stříbro, no to znamená, teďka nepotřebuji, to doufám. Takže výroba. No vidím, máme všechno. A máme první náš vyrobený mečík. Pik, zatím. Bývaj. Tak, hned se podíváme. Inventář. A to jsem nechtěl. Jo, hodíme si ty bodky. A mečík nový. No, to je hned poznat. Hned poznat. Pěkný. Pěkný, opravdu pěkné. Ukaž se mi, Geralte, pořádně v tom. O jo. Tak, to se hodí. To se vždycky hodí. A já tě prodám rovnou i ten meč, co jsem našel, ať ho nemám tady zbytečně, nebo ho jen tak nevyhazuju. Pokaž mi to, je tovariš. Tak, jsem nějaký zničený, tak se ho vem celý a sežer ho. Ještě se opravíme. Super. Zatím. Bývaj. Dívaj se na telku. To ile věž dařita. Ile powietrze, wasza ekscelencjo. Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivi. Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę.
Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po tonie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. To Mira i Myszław. Dzięki. Es zund, jak ten? No, Mira. Můžu stát něco? Asi ne, tak by po mně vyběhli. A pak mi okradou i o to málo 202 korun, no to není moc. Takže potřebujeme sešetlák, který smrdí jak prase. A pak potřebujeme zjistit si něco víc o tom. O tom Gryfovi. Nůž je dobrá. Prdel, já jsem taky čůrák, když já tam měl, že můžu cestovat. No to je jedno. Tak už skočíme sem. Koníku, pojď sem. Konoze, bleško moje. A jedem. Já jsem se tady proběhl asi 2 nebo 3 otazníčky. Jeden byl, že jsem dostal, jo, další schopnost. Jednu už jsem si hodil sem, podívejte se. Už si hodíme sem a máme i mutageny, takže si hodíme, máme jenom tadyhle si, takže jiný nemáme, no. Potřebujeme modrý mutagen a červený mutagen, aby se nám to zvýšilo. To prdele, mě tady teďka nikdo volá. Já nemůžu stříhat, takže já to nedokážu vystřihnout. No to je jedno. Kdyby na někdo zavolal, tak si to zvednu normálně. Však ty, co mě sledujou, tak jsou jak moje rodzina. Tak, točíme dolů. Jo, tady ta blinkářka, jak jsem o ní mluvil, takže doufám, že mi teďka pomůže. Přeškádzám? Vręcz přeciwnie, podaj mi 2 grot. To ten červený kwiat. No, widzę, že mám do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że 2 grot jest trujący. W dużych dawkach. Małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę, parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Hmm.
Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż Gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. No widzę. A tady se ještě můžeme zeptat na jednu věc. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Bywaj. No, tylko z nią tam o tym mówić nie będę. A, poczekaj. Mam właśnie już tu wasztowku. Już mam. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Vida! Dostaneme dárek a. Kolik zkušeností? Kolik? 300 padne! No jo. 350 zkušeností, to se hodí. Zvlášť teďka, když potřebujeme tisícovku jenom. 1030, no. Tak, teďko akorát zajdeme. Mapa. Za tady tím kokotem, jo. Tak uděláme takhle, najdeme se šetlák a potom to asi utnu, protože už koukám, máme 13 dalších minut a další videa potom natočím dál zase. Takže zkusím akorát prošetlák a uvidíme. Mně se líbilo od Agrela, ta jeho hláška, který řekl, že smrdí jako rybina a všichni ví dobře, že dvě věci na světě smrdí rybinou. A jedna z nich je ryba. Takže musím říct, že tady na tu hlášku asi nikde nezapomenu. A tady má. Onem plavej. A tady ještě jsem někde viděl bednu. Jo, tady. Super. No vidá, máme to všechno. Tahle máme další úkolek, takový malinký, ale na to se vrhneme až příště. Takže já se sama asi rozloučím pro dnešek. Máme asi 4 díly, 15 minutový. Takže to bude asi všechno, takže děkuju moc za shlídnutí a děkuju všem, kdo se na mě koukají, protože mi to opravdu pomáhá a bez vás bych to asi už netočil, no. Spíš jenom pro sebe, ale asi by to nebylo na YouTube. Takže mějte se fanfárově a příště nazdar.